Tomasz, multimilioner znany ze swoich ekstrawagancji, siedział w swojej luksusowej willi, przeglądając listę gości na swój nadchodzący ślub. Jego narzeczona, Karolina, była kobietą z wyższych sfer, a ich ślub miał być jednym z najważniejszych wydarzeń towarzyskich roku. Całe miasto mówiło o tej uroczystości, a prasa plotkarska już od tygodni spekulowała na temat gości i przygotowań. Tomasz spojrzał na listę gości i uśmiechnął się z zadowoleniem. Lista była pełna wpływowych ludzi, polityków, celebrytów, biznesmenów. Zaprosił wszystkich, którzy mogli wzmocnić jego pozycję w społeczeństwie. W pewnym momencie jego wzrok padł na sprzątaczkę, Ewę, która dyskretnie sprzątała kąt pokoju. Była to młoda kobieta o delikatnych rysach i skromnym wyglądzie, ale z jakiegoś powodu Tomasz poczuł, że chce ją tam mieć. Ewo, podejdź na chwilę, powiedział, a jego głos niósł się po przestronnym pokoju. Ewa, zaskoczona tym nagłym wezwaniem, podeszła niepewnie. Tak, panie Tomaszu? Masz jakieś plany na przyszły weekend? Zapytał Tomasz z nieco tajemniczym uśmiechem, zastanawiając się, co zainspirowało go do tego pomysłu. Nie, proszę pana, dlaczego pan pyta? Odpowiedziała Ewa, zastanawiając się, co może mieć na myśli. Była ciekawa, ale i lekko zaniepokojona. Chciałbym, żebyś przyszła na mój ślub, oznajmił Tomasz, wywołując u Ewy niemałe zdziwienie. Będzie to wyjątkowe wydarzenie i myślę, że powinnaś tam być. Ewa była zszokowana. Ale proszę pana, nie jestem pewna, czy to odpowiednie. Tomasz machnął ręką, przerywając jej. Nie przejmuj się. To mój ślub i chcę, żebyś tam była. Wezmę to na siebie. Ubierz się elegancko i przyjdź. Będziesz moim gościem honorowym. Ewa skinęła głową, nadal niepewna, co myśleć. Dobrze, proszę pana, dziękuję. Tomasz obserwował, jak Ewa odchodzi, z rozbawieniem myśląc o reakcji Karoliny i innych gości, kiedy zobaczą ją na ślubie. Wiedział, że jego narzeczona i jej matka będą niezadowolone, ale dla Tomasza to był część uroku całej sytuacji. Uwielbiał wprowadzać zamieszanie i łamać konwenanse. Następne dni były dla Ewy pełne zamieszania. Nigdy wcześniej nie była na takiej uroczystości, a teraz miała być gościem honorowym na ślubie jednego z najbogatszych ludzi w mieście. Ewa, która zwykle nosiła skromne ubrania, musiała znaleźć coś odpowiedniego na tę okazję. W poszukiwaniu sukienki odwiedziła kilka sklepów, ale żaden nie wydawał się odpowiedni. Czuła się przytłoczona i zagubiona, aż w końcu trafiła na butik z elegancką odzieżą. Właścicielka butiku, Zofia, była uprzejma i pomocna. Ewa, niepewna siebie, weszła do środka i rozejrzała się po wnętrzu pełnym luksusowych ubrań. Jak mogę ci pomóc, droga? Zapytała Zofia, kiedy zauważyła Ewy zakłopotanie. Szukam sukienki na ślub, bardzo ważny ślub, odpowiedziała Ewa nieśmiało, czując, że zaraz zostanie zdemaskowana jako ktoś, kto nie pasuje do tego miejsca. Zofia spojrzała na nią badawczo, ale z ciepłem w oczach. Znalazłaś się we właściwym miejscu. Pokażę ci kilka najpiękniejszych kreacji. Po godzinie przymierzania sukienek, Ewa wybrała elegancką, granatową suknię, która idealnie podkreślała jej delikatną urodę. Była zdumiona, jak dobrze wyglądała w lustrze. Zdecydowała się także na subtelne, srebrne dodatki, które dopełniały całość stylizacji. Zofia pomogła jej dobrać odpowiednie buty i torebkę, a także zasugerowała prostą, ale elegancką fryzurę. Ewa, choć nadal nieco niepewna, czuła się teraz bardziej gotowa na to wydarzenie. Dziękuję, Zofio. Nigdy nie myślałam, że będę wyglądać tak elegancko. Zofia uśmiechnęła się. Każda kobieta zasługuje na to, żeby czuć się wyjątkowa. Cieszę się, że mogłam ci pomóc. Nadszedł dzień ślubu. Ewa czuła się nieswojo, wchodząc do luksusowego hotelu, w którym miała odbyć się ceremonia. Sala balowa była wypełniona lśniącymi żyrandolami, a wszyscy goście wyglądali elegancko i dostojnie. Muzyka klasyczna płynęła delikatnie z głośników, tworząc atmosferę pełną przepychu i elegancji. Ewa wzięła głęboki oddech i ruszyła do środka. Przechodząc przez salę, zauważyła, że wiele par oczu zwróciło się w jej stronę. Czuła się nieswojo, ale starała się nie dać tego po sobie poznać. Przybycie do tego miejsca jako gość honorowy wydawało się surrealistyczne. Każdy jej krok odbijał się echem w jej myślach, a każde spojrzenie czuła na sobie jak dotyk. W pewnym momencie podszedł do niej Tomasz.
Ewo, cieszę się, że przyszłaś. Wyglądasz wspaniale. Dziękuję, proszę pana. To dla mnie zaszczyt być tutaj, odpowiedziała Ewa, uśmiechając się niepewnie. Jego obecność dawała jej trochę pewności siebie, ale nadal czuła, że jest poza swoim żywiołem. Chodź, przedstawię ci kilka osób, powiedział Tomasz, prowadząc ją do grupy gości. Ewa starała się zapamiętać imiona i twarze, ale jej myśli były chaotyczne. Tomasz wprowadzał ją do wpływowych osób z elegancją i pewnością siebie, jakiej mogła mu zazdrościć. Pierwszą osobą, którą Tomasz przedstawił Ewie, był pan Jakub, znany polityk. Jakubie, poznaj Ewę, mojego specjalnego gościa. Miło cię poznać, Ewo, powiedział Jakub z uprzejmym uśmiechem, chociaż w jego oczach pojawiło się zdziwienie. Również miło mi pana poznać, odpowiedziała Ewa, starając się brzmieć pewnie. Następnie Tomasz przedstawił ją kolejnym gościom, sławnemu aktorowi, znanemu biznesmenowi i kilku innym wpływowym osobom. Ewa czuła się przytłoczona, ale jednocześnie zauważyła, że Tomasz traktuje ją z szacunkiem i dumą. Jego gesty były pełne troski, co sprawiło, że Ewa zaczęła wierzyć, że może rzeczywiście jest ważna dla Tomasza. Podczas rozmowy z jednym z gości, Tomasz zauważył, że Ewa zaczyna się rozluźniać. Widzisz, Ewo? Nie jest tak źle. Jesteś tutaj mile widziana. Ewa uśmiechnęła się lekko. Dziękuję, panie Tomaszu. Dzięki panu czuję się bardziej pewna siebie. Tomasz skinął głową. Cieszę się, że tak myślisz. Chodźmy teraz do sali balowej. Czas rozpocząć ceremonię. Ewa, idąc obok Tomasza, czuła mieszankę emocji, lęk, ekscytację, ale także nadzieję. Może ten ślub miał przynieść więcej niż tylko niespodzianki. Może to był początek czegoś nowego w jej życiu. Podczas przyjęcia Ewa zauważyła, że matka panny młodej, Elżbieta, rozmawia z kilkoma kobietami w kącie sali. Ich rozmowa była cicha, ale Ewa przypadkowo usłyszała kilka zdań, które wzbudziły jej ciekawość. Była na uboczu, blisko ściany, gdzie układała swoją suknię, gdy nagle doszły ją słowa, które zjeżyły jej włosy na karku. Nie wiem, dlaczego Tomasz zaprosił tę sprzątaczkę, powiedziała Elżbieta z pogardą w głosie, jej ton przepełniony niezrozumieniem i wyższością. To takie niestosowne. Ona nie pasuje do naszego towarzystwa. Jedna z kobiet, która stała obok, kiwnęła głową, zgadzając się z nią. To pewnie jeden z jego głupich żartów, odpowiedziała z lekkim uśmiechem na twarzy. Tomasz zawsze miał dziwne poczucie humoru. Ewa poczuła, jak krew odpływa jej z twarzy. Zrozumiała, że była zaproszona jako część jakiejś gry. Poczuła się upokorzona i chciała natychmiast wyjść. W jej głowie zaczęły wirować myśli, jak mogła być tak naiwna? Czy naprawdę myślała, że Tomasz mógłby traktować ją poważnie? Chcąc jak najszybciej opuścić to miejsce, ruszyła w stronę wyjścia. Jej serce biło jak oszalałe, a oddech stał się płytki i przyspieszony. Jednak zanim zdążyła się wydostać, poczuła rękę na swoim ramieniu. Tomasz. Ewo, co się stało? Zapytał, widząc jej zdenerwowanie. Ewa spojrzała na niego z wyrzutem, jej oczy pełne łez. Czy zaprosiłeś mnie tutaj jako żart? Słyszałam, co mówiła twoja przyszła teściowa. Tomasz zmarszczył brwi, słysząc jej słowa. Ewo, to nie jest tak, jak myślisz. Chciałem, żebyś tu była, bo jesteś dla mnie ważna. Zawsze byłaś lojalna i uczciwa. Ewa pokręciła głową, nadal czując się upokorzona. Nie wiem, czy mogę ci zaufać. Całe to miejsce, te spojrzenia, czuję się jak outsider. Tomasz westchnął, widząc, jak bardzo była zraniona. Rozumiem, że to może tak wyglądać, ale proszę, zaufaj mi. Nie miałem złych intencji. Ewa milczała przez chwilę, walcząc ze swoimi emocjami. W końcu zdecydowała się dać mu szansę. Dobrze, ale nie wiem, czy jeszcze raz zniosę takie upokorzenie. Tomasz spojrzał na nią poważnie. Nie musisz się martwić. Jeśli coś takiego się powtórzy, stanę w twojej obronie. Wieczór ciągnął się dalej, ale Ewa nie mogła przestać myśleć o rozmowie, którą usłyszała. Czuła, że coś jest nie tak i postanowiła być bardziej czujna. Tego wieczoru, po ceremonii, Ewa zdecydowała się wrócić do hotelu. Czuła się zagubiona i niepewna, co powinna zrobić. Jednak zanim opuściła salę, zauważyła coś dziwnego. Matka panny młodej,
Elżbieta rozmawiała z nieznanym mężczyzną w ciemnym kącie sali. Ich rozmowa była intensywna, a Elżbieta wydawała się zdenerwowana. Ewa, ciekawa, co się dzieje, postanowiła podejść bliżej, aby lepiej usłyszeć. Skryła się za dużym kwietnikiem, starając się być jak najmniej widoczna. Musimy to zrobić dzisiaj, zanim będzie za późno, powiedziała Elżbieta z determinacją w głosie. Jej ton był zimny i bezlitosny, co jeszcze bardziej zwiększyło zainteresowanie Ewy. Mężczyzna obok niej, niski i krępy, odpowiedział jej cicho, ale stanowczo. Jestem gotów, ale musimy być ostrożni. Jeśli ktoś się dowie, będziemy skończeni. Ewa, zszokowana tym, co usłyszała, postanowiła śledzić ich, gdy opuścili salę. Serce biło jej jak młot, a myśli krążyły wokół tego, co mogło się dziać. Co oni planowali? Czy mogło to mieć związek z Tomaszem? Ewa, zachowując bezpieczną odległość, podążała za Elżbietą i mężczyzną przez labirynt korytarzy hotelowych. Starała się być jak najcichsza, ukrywając się za rogiem i w ciemnych zakamarkach, aby nie zostać zauważoną. Mijali kolejne drzwi, a ich kroki odbijały się echem w pustych korytarzach. W końcu dotarli do pokoju na końcu długiego korytarza. Ewa zatrzymała się kilka metrów za nimi i obserwowała, jak mężczyzna wyciąga klucz i otwiera drzwi. Elżbieta i mężczyzna weszli do środka, a drzwi zamknęły się za nimi. Ewa stanęła pod drzwiami, nasłuchując. Serce biło jej jak młot, a oddech stawał się coraz bardziej płytki. Uchyliła drzwi o kilka centymetrów, aby lepiej słyszeć rozmowę. Musimy się upewnić, że wszystko pójdzie zgodnie z planem, powiedziała Elżbieta, jej głos był pełen determinacji i niepokoju. Nie możemy pozwolić, żeby ktoś nam przeszkodził. Mężczyzna o głębokim i chrapliwym głosie odpowiedział jej pewnym siebie tonem. Nie martw się, wszystko jest pod kontrolą. Mamy wszystko, czego potrzebujemy. Ewa poczuła dreszcz na plecach. Co oni planowali? Musiała dowiedzieć się więcej, ale nie mogła ryzykować, że zostanie złapana. Powoli wykofała się od drzwi i zaczęła wracać w stronę sali balowej. Jej myśli błądziły, próbując złożyć wszystkie elementy układanki. Kim był ten mężczyzna i co miał wspólnego z Elżbietą? Co mogli planować, że wymagało takiej tajemnicy? Wracając do sali, postanowiła, że musi porozmawiać z Tomaszem. On musi wiedzieć, co się dzieje i razem będą mogli coś zrobić. Jej nogi drżały, ale wiedziała, że musi działać szybko. Kiedy wróciła do sali, zauważyła Tomasza rozmawiającego z kilkoma gośćmi. Jego twarz była spokojna, ale Ewa dostrzegła w jego oczach zaniepokojenie. Podchodząc do niego, czuła, jak serce bije jej coraz szybciej. Musiała mu wszystko opowiedzieć. Tomaszu, muszę z tobą porozmawiać, powiedziała cicho, kiedy tylko udało się jej przyciągnąć jego uwagę. Tomasz spojrzał na nią z powagą. Co się stało, Ewo? Ewa opowiedziała mu wszystko, co usłyszała. Każde słowo było jak ciężar spadający z jej serca. Tomasz słuchał jej uważnie, a jego wyraz twarzy zmieniał się z każdą chwilą. Zmarszczył brwi, słysząc jej relację, a w jego oczach pojawiło się coś, co Ewa interpretowała jako złość i determinację. To bardzo poważne oskarżenie, Ewo. Ale wierzę ci. Musimy to zbadać, powiedział zdecydowanie. Ewa poczuła ulgę, wiedząc, że Tomasz jej wierzy. Co powinniśmy zrobić? Zapytała. Tomasz chwilę się zastanawiał, a potem spojrzał na nią z determinacją. Musimy skonfrontować Elżbietę i tego mężczyznę. Musimy dowiedzieć się, co planują. Tomasz i Ewa postanowili zorganizować spotkanie z Elżbietą i tajemniczym mężczyzną. Wybrali cichy pokój w hotelu, aby przeprowadzić konfrontację. Tomasz załatwił, aby ochrona hotelu wprowadziła Elżbietę i mężczyznę do pokoju, a Ewa ukryła się w cieniu, obserwując, jak wszystko się rozwija. Kiedy wszyscy zebrali się w pokoju, atmosfera była napięta. Elżbieta i mężczyzna usiedli naprzeciwko Tomasza, a ich twarze były pełne niepokoju. Tomasz zaczął rozmowę, jego głos był spokojny, ale stanowczy. Elżbieto, wiem, że coś planujecie. Proszę nam powiedzieć, o co chodzi, powiedział spokojnie, ale z naciskiem. Elżbieta spojrzała na niego z zaskoczeniem, a potem na Ewę, która wyszła z cienia. Nie wiem, o czym mówisz, odpowiedziała, jej głos drżał lekko. Ewa wzięła głęboki oddech. Słyszałam waszą rozmowę.
Wiem, że coś knujecie. O co chodzi? Tajemniczy mężczyzna, który do tej pory milczał, wstał gwałtownie. To absurd. Niczego nie planujemy, powiedział, próbując zachować spokój, ale Ewa zauważyła, że jego ręce lekko drżą. Tomasz spojrzał mu prosto w oczy. Nie próbuj mnie oszukiwać. Znam cię i wiem, że Elżbieta nie miałaby z tobą nic wspólnego, jeśli nie byłoby to coś poważnego. Co planujecie? Elżbieta milczała przez chwilę, jej twarz była blada. W końcu westchnęła i spojrzała na Tomasza. Dobrze, powiem ci. Planowaliśmy, zaczęła, ale jej głos załamał się. Mężczyzna przerwał jej, jego głos był teraz pełen złości. Nie musisz nic mówić, Elżbieto. To nasza sprawa, powiedział, próbując ją uciszyć. Tomasz jednak nie ustępował. Nie, teraz to jest moja sprawa. Jeśli nie powiecie mi, co się dzieje, będę zmuszony podjąć inne kroki. Elżbieta w końcu spojrzała na Tomasza i Ewę, jej twarz była pełna smutku. Chodzi o bezpieczeństwo Karoliny. Chcieliśmy się upewnić, że nic jej nie grozi, powiedziała cicho, a jej głos drżał od emocji. Tomasz zmarszczył brwi. O czym mówisz? Co mogłoby jej grozić? Nagle drzwi pokoju otworzyły się, a do środka weszła Karolina, narzeczona Tomasza. Spojrzała na wszystkich zgromadzonych i powiedziała z chłodnym uśmiechem, myślę, że czas wyjawić prawdę. Karolino, co ty tu robisz? Zapytał Tomasz, zaskoczony jej nagłym pojawieniem się. Karolina westchnęła, jej spojrzenie było zimne i nieco wyniosłe. Tomaszu, myślę, że powinieneś wiedzieć, że to wszystko było częścią większego planu. Matka chciała zabezpieczyć nasze interesy, a ten mężczyzna jest prywatnym detektywem. Chciała upewnić się, że nikt nie próbowałby zakłócić naszego ślubu. Tomasz spojrzał na nią z niedowierzaniem. Więc to wszystko było inscenizacją? A Ewa była tylko przypadkową ofiarą? Karolina skinęła głową, jej ton głosu był teraz bardziej łagodny. Tak, ale nie zamierzałam jej krzywdzić. Chodziło tylko o to, żebyśmy byli bezpieczni. Od pewnego czasu dostawałam anonimy z pogróżkami. Matka chciała mieć pewność, że nikt nie zakłóci naszej uroczystości. Ewa, słysząc te słowa, poczuła, jakby grunt usuwał się spod jej stóp. Wszystkie te wydarzenia, jej emocje, jej lęki, wszystko to było częścią jakiegoś większego planu, w którym była tylko pionkiem. Wszystko to, więc zaproszenie mnie na ślub, to też była część tego planu? Zapytała z lekkim drżeniem w głosie. Karolina spojrzała na nią z lekkim uśmiechem. Nie, Ewo. Zaproszenie ciebie to była decyzja Tomasza. Matka nie miała z tym nic wspólnego. Tomasz wziął głęboki oddech. Ewo, zaprosiłem cię, bo naprawdę chciałem, żebyś była tam ze mną. Nie miałem pojęcia o tych wszystkich planach i intrygach. Chciałem, żebyś była częścią tego dnia. Ewa, choć wciąż zdezorientowana, poczuła ulgę, słysząc te słowa. Spojrzała na Tomasza i zobaczyła w jego oczach szczerość. Karolino, jeśli naprawdę chodziło wam tylko o bezpieczeństwo, to dlaczego nie powiedziałyście mi o tym wcześniej? Zapytał Tomasz, jego głos był pełen bólu i rozczarowania. Karolina westchnęła. Bałam się, że nie zrozumiesz. Myślałam, że jeśli wszystko utrzymamy w tajemnicy, to będzie łatwiej. Tomasz pokręcił głową, jego serce było pełne sprzecznych emocji. Powinniśmy byli to rozwiązać razem, jako para. Tajemnice tylko nas oddaliły. Ewa, zszokowana tym, co usłyszała, postanowiła opuścić pokój. Czuła się wykorzystana i oszukana. Wyszła na zewnątrz, gdzie powietrze było chłodne i świeże. Musiała zastanowić się, co dalej. Jej myśli były pełne chaosu, a serce biło niespokojnie. Tomasz wybiegł za nią, jego kroki były szybkie i pełne determinacji. Ewo, poczekaj! Zawołał, widząc, jak się oddala. Zatrzymała się i odwróciła do niego. Nie wiem, co myśleć. To wszystko jest takie skomplikowane. Tomasz podszedł bliżej, jego spojrzenie było pełne troski. Ewo, wiem, że to brzmi źle, ale naprawdę chciałem, żebyś była częścią tego dnia. Nie miałem pojęcia, co planuje Karolina i jej matka. Ewa spojrzała mu w oczy, widząc w nich szczerość. Potrzebuję czasu, żeby to przemyśleć. Tomasz skinął głową. Rozumiem.
Ale proszę, wiedz, że zależy mi na tobie. Chcę, żebyś była częścią mojego życia, bez względu na wszystko. Ewa westchnęła, czując, jak napięcie powoli opuszcza jej ciało. Dziękuję, Tomaszu. Dam sobie czas na przemyślenie tego wszystkiego. Kilka miesięcy później Ewa wróciła do swojego zwykłego życia, starając się zapomnieć o całym zamieszaniu. Pracowała wciąż jako sprzątaczka, ale jej myśli często wracały do tamtego dnia, do Tomasza i do wszystkich wydarzeń, które miały miejsce. Jednak pewnego dnia, kiedy wróciła z pracy, otrzymała niespodziewaną wizytę. Tomasz pojawił się w jej domu, trzymając w rękach bukiet kwiatów. Wyglądał na zdeterminowanego, ale i pełnego nadziei. Ewo, musimy porozmawiać, powiedział, jego głos był łagodny, ale stanowczy. Ewa zaprosiła go do środka. Czego chcesz, Tomaszu? Tomasz wziął głęboki oddech. Chciałem ci powiedzieć, że zakończyłem swoje zaręczyny z Karoliną. Zrozumiałem, że to, co zrobili, było niewybaczalne. Nie mogę budować przyszłości na kłamstwach i intrygach. Ewa spojrzała na niego przez chwilę, a potem uśmiechnęła się lekko. A co zamierzasz teraz? Tomasz spojrzał jej prosto w oczy. Chciałbym, żebyś dała mi jeszcze jedną szansę. Wiem, że to wszystko było skomplikowane, ale naprawdę zależy mi na tobie. Chcę zbudować coś prawdziwego i trwałego, bez tajemnic i kłamstw. Ewa patrzyła na niego przez dłuższą chwilę, jej serce biło szybko. W końcu uśmiechnęła się szeroko. Może warto spróbować jeszcze raz, ale tym razem bez tajemnic. Tomasz uśmiechnął się z ulgą i radością. Dziękuję, Ewo. Obiecuję, że tym razem będzie inaczej. I tak rozpoczęli nowy rozdział w swoim życiu, ucząc się na błędach i starając się zbudować coś prawdziwego i trwałego. Zrozumieli, że prawdziwe uczucie wymaga szczerości, zaufania i gotowości do pokonywania przeszkód razem. Ewa i Tomasz, mimo trudności, które napotkali, znaleźli w sobie siłę, by zacząć od nowa i zbudować lepszą przyszłość.